Eliasz obserwował jak śmigłowiec topru zabierał ciało dziewczyny. Podczas upadku odpiął się jej plecak i ubranie trochę się postrzępiło, ale tylko dodawało to uroku jej zwłokom. Iwo z trudem oderwał od nich wzrok. Pan to widział? zapytał ratownik, który pojawił się jeszcze przed helikopterem. Eliasz skinął niepewnie głową. Tak. Powiedział słabo i spojrzał na turystę, który szedł za nimi, tak? Widzieliśmy to. Użycie liczby mnogiej podziałało na przypadkowego mężczyznę tak jak Iwo się spodziewał. Turysta poczuł, że również znajduje się w centrum zainteresowania. Tragedia czy nie? Na podstawowym poziomie psychika ludzka działała zawsze w ten sam sposób. Facet powinien się przyznać, że właściwie nic nie widział, tylko słyszał. Nie zrobił tego jednak. Zamiast tego obaj zaczęli dukać nic nieznaczące słowa, patrząc na siebie niepewnie. Dzięki temu Eliasz miał alibia. turysta, będzie mógł potem opowiadać o tym przypiwie, spuszczając wzroki, żałując dziewczyny. Może nawet uwierzy w to, że rzeczywiście coś widział. Muszę spisać panu w dane — odezwał się ratownik. Iwo pokiwał głową i pozwolił towarzyszowi, by zrobił to jako pierwszy. Potem sam wyciągnął dowód osobisty, wystawiony na fałszywe imię i nazwisko. Ze zdobyciem takiego dokumentu nie było najmniejszego problemu. W internecie ogłaszali się wykonawcy, którzy otwarcie proponowali wykonanie kolekcjonerskiego dowodu osobistego z dowolnymi danymi, koszt około 500 złotych, Ale najlepsi brali 1100. Dodatkowo płatny był hologram 200 zł. W świetle prawa nie było to nic nielegalnego. Nie istniał przepis, który zakazywałby wytwarzania replik dokumentów. Nie mogły tylko być w stu procentach identyczne z oryginałami. A pan? Zapytał go toprowiec. Eliasz podał mu dowód. Wojciech Radkowiak, powiedział, obserwował, jak ratownik wpisuje dane do notatnika, a potem podał mu numer telefonu na kartę, który wcześniej kupił. I powiedział dokładnie, co będzie się działo później. Jak zawsze w takich sytuacjach, przez kilka dni prokuratura rejonowa w zakopanem będzie ustalać, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy może śmierć turystki jest wynikiem przestępstwa. Zwykła formalność, która trafi na biurko jakiegoś nowicjusza. Eliasz przypuszczał, że od niechcenia nieszczęśnik sprawdzi dane na jego fałszywym dowodzie osobistym, w klepie imię i nazwisko do centralnego rejestru i przekona się, że Iwo nigdy nie był karany. A jeśli pracownik będzie bardziej skrupulatny, być może wprowadzi numer dowodu do bazy dokumentów zastrzeżonych. Nie znajdzie go tam, bo Eliasz nikomu nie ukradł danych, po prostu je stworzył. Po kilku dniach postępowanie zostanie umorzone, jak zawsze, kiedy dochodzi do niefortunnego wypadku w górach. Mimo szumnych zapewnień w mediach, że sprawdza się każdą śmierć, takim sprawom nie poświęcano wiele uwagi. W końcu dziewczyna szła sama. I dwóch niezależnych świadków widziało, jak spada. To wszystko odezwał się ratownik, oddając im dokumenty. Bezpiecznego powrotu dodał na odchodnym. Iwo widział, że turysta nosi się z zamiarem nawiązania rozmowy, więc czym prędzej wyciągnął ku niemu rękę. Nie miał zamiaru zostawać tu dłużej, niż było to konieczne. Poza tym ciało znalazło się już na pokładzie śmigłowca. Spojrzał z rozrzewnieniem na krew, którą ofiara zostawiła na skałach. A potem pożegnał mężczyznę i ruszył za ratownikiem w dół. Zszedł do zmarzłego stawu, a potem zakręcił w lewo ku niebieskiemu szlakowi ruszył w kierunku zawratu, by przeprawić się przez masyw Orlej Perci i zejść na drugą stronę, do doliny pięciu stawów. I miał ochotę Pogwizdywać pod nosem. Udało mu się bezkarnie zabić dziewczynę i rozpoczynał poszukiwania kolejnej ofiary.